Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z The Sims 4, a dzisiaj przed wami odcinek, który był zainspirowany przez was. A właściwie jego propozycja na jego stworzenie padła podczas ostatniego Q&A na Instagramie. Jeżeli w ogóle nie ma was na Instagramie, to koniecznie mnie zaobserwujcie, pani Scarlett się nazywa, ponieważ tam bardzo dużo rzeczy się dzieje, ponieważ wrzucam wam właśnie raz na miesiąc mniej więcej jakieś Q&A, gdzie możecie mnie zapytać o jakieś rzeczy związane z seriami lub tak po prostu, jakieś wnioski, cokolwiek, co wam przychodzi do głowy. A ponadto często robimy sobie takie relacje, w których gadamy właśnie o wydarzeniach, które się dzieją w Albionie czy w Ivy. Także jeżeli macie ochotę, to wbijajcie, ja tam czasem jakieś głupoty wrzucam i inne tego typu, ale też mega ważne informacyjne rzeczy dotyczące kanału, czyli na przykład jak będzie jakaś premiera odcinka, albo jak jakiś odcinek wleciał, zostawiam linki, więc warto mnie obserwować na Instagramie. I zanim przejdziemy do tego odcinka, Boże, jaki ten wstęp się robi strasznie długi, ale do 27 kwietnia pamiętajcie o istnieniu kodu Scarlett, który możecie wykorzystać podczas robienia zakupów na Originie bądź jej app. On powoduje, że 5% kwoty, którą macie, jej przekaże mnie. Czyli to nie jest żaden kod zniżkowy, ale to jest taka forma wsparcia dla twórców, którą EA mi zaoferowała, więc jeżeli robicie zakupy, nie wiem, jakiś dodatek, pakiet, akcesoria, kit, cokolwiek kupujecie przez Origin bądź EA app, możecie wtedy zastosować ten kod, oczywiście nie musicie i oczywiście z góry przepraszam wszystkich, którzy już mają podziurki w nosie słuchania o tym kodzie, ale do 27 kwietnia na wstępach będę o tym mówić, będę o tym przypominać, bo też dużo osób daje mi znać, że no po prostu im wypada to z głowy, więc jak im przypominam to, że wtedy mają cały czas to zakodowane, także sorry, ja wiem, że to może być męczące, ale po 27 kwietnia już nie będę was dręczyć i z góry dziękuję wszystkim tym, którzy ten kod już użyli. Myślę, że możemy sobie powoli przejść do odcinka, gdzie na start muszę wam jakiś zrobić lekki zarys, bodajże, o nie wiem, kiedy to z pół roku temu był odcinek pierwszy Albionu albo ponad, więc może niektórzy z was nie kojarzą tych postaci. To są trzy pierwsze postacie, które stworzyłam do Albionu, jest to Viggo, jest to Freyka, no i jest to oczywiście Nysania. Pozdrawiam fanów Nysani. Nysania, młoda Nysania przed wami. I są to bardzo takie charakterystyczne dla tej serii, w sensie dla początków tej serii postacie, bo teraz mamy wiadomo Arię oraz Kaja, ale no zanim była Aria, zanim był Kaj, to była ta trójka, która ze sobą tutaj walczyła i w ogóle i... Albion to jest taki fantastyczny challenge, w sensie są jakieś ogólne zasady, które ja mniej więcej stosuję, ale przede wszystkim to jest taka fantastyczna opowieść, więc jeżeli lubicie fantastyczne serie, magię, w ogóle jakieś dziwne rzeczy, to zapraszam bardzo serdecznie. Początek jest spokojny, ale im dalej w las, tym bardziej się rozkręcam. Także no, a zaczniemy sobie od tych trzech postaci. Jeżeli wam się spodoba ten odcinek i będziecie chcieli zobaczyć inne, to też sobie nagramy. Dzisiaj stworzymy im wszystkim stroje codzienne. Tak myślę? Tak, tak myślę i będziemy sobie ich zmieniać. I w dzisiejszym odcinku pojawią się mody i linki do tych modów ja wam podlinkuję na serwerze na Discordzie. Jest taki kanał, który się zwie bodajże mody z odcinków i tam one będą. One nie będą w opisie, ani nie będą w przypiętym komentarzu, dlatego że jakiś czas temu YouTube zwrócił mi uwagę, że wrzucanie takich linków jest niezgodne z ich zasadami społeczności. I pewnie się zdziwicie teraz, co mogą linki z modami zrobić, ale to wynika z tego, że po prostu czasami przy modach są reklamy, które wiecie jak wyglądają, więc plus 18 różnych rzeczy można się tam napatrzyć, więc bardziej chodziło o te reklamy, które się tam wyświetlają i ja to rozumiem po części, ale to powoduje taką komplikację, że no musicie być członkami serwera na Discordzie, żeby mody zobaczyć. Pamiętajcie, że jak dołączycie do serwera, musicie się zweryfikować klikając fioletowe serduszko pod zasadami, bo inaczej nie będziecie mieć dostępu w ogóle do serwera, tylko po prostu wbijecie do niego, ale nie będziecie widzieć w ogóle kanałów. I wiem, że to jest utrudnienie, ale no niestety nic na to nie poradzimy. Zaczniemy sobie od Freyki, na koniec zostawimy Nysanie. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
you know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my Moi drodzy, Freya prezentowałaby się w ten sposób. Myślę, że wygląda obłędnie, w sensie mnie się podoba bardzo. Ale ja bardzo lubię takie rzeczy. Jest to bardzo mi bliskie, znaczy, żeby było super mi bliskie, musiałoby być całe czarne, ale nie chciała mi robić całej na czarno. Tak wyjątkowo. Wiem, że niektórzy się będą dziwić tej czapce i będę mieć komentarz od nazirealistów, że jej się głowa będzie pocić, ale to jest gra, więc jej się głowa nie poci, więc może mieć czapkę nawet i w środku lata. Tak zwyczajnie mi się spodobała i oczywiście linki będziecie mieć, jak już mówiłam i powtórzę po raz setny, żeby każdy wiedział, bo zawsze i tak zapytacie, że linki będziecie mieć na serwerze na Discordzie do tych CC. Jeśli chodzi o sam styl Frey, myślę, że to byłoby właśnie coś w tym stylu, taki lekko odważny, ale też nie przesadny, dosyć kompatybilny ze mną, chociaż żeby był tak stuprocentowo ze mną, to musiałaby być cała na czarno, a nie jest, jak widzicie. Tutaj wprowadziłam coś, co może być abstrakcyjne, bo te spodnie przez te kwiatuszki są takie bardziej delikatne, ale wydaje mi się, że one ładnie przełamują cały ten look naszej Frey. Jeśli chodzi o makijaż, to wygląda to tak. I ja wam ogólnie opowiem o tych wyborach, dlatego że prawdopodobnie wy będziecie widzieć tylko i wyłącznie przyspieszenie bez komentarza, bo ja teoretycznie nagrywałam komentarz podczas tego, jak wybierałam rzeczy, ale stwierdziłam, że ten materiał byłby zdecydowanie za długi i nie byłby ciekawy do oglądania, więc po prostu w skrócie wam powiem, że największy problem miałam z włosami, dlatego że ja chciałam jej dać jakieś inne, jakieś takie awangardowe, nie wiem, takie no inne, nie proste, zwykłe, ale koniec końców ja jestem tak wielką zwolenniczką zwykłych, prostych włosów, że ciężko mi jest dać coś zupełnie innego. Od razu wam mówię, grzywek nie lubię, po prostu mam awersję do grzywek straszną, dlatego moje sylki właściwie nigdy grzywek nie mają i nawet nie pobieram CC z grzywkami. Mam parę, bo próbuję się przełamać, ale za każdym razem rezygnuję i za każdym razem z grzywek totalnie rezygnuję. I no,
Myślę, że wygląda całkiem spoko, że fajnie, fajnie, fajnie. I teraz przejdziemy do Viggo. Z Viggo mam problem, bo nie mam za bardzo wizji na to, jak on będzie wyglądać. O ile Frejkę miałam, o ile Nyssa nie miałam, tak Viggo jest, no jest dla mnie abstrakcyjny, ale zobaczymy, co z tego ciekawego wyniknie, więc Viggo, chodź tu do mnie, ściągnę z ciebie wszystko i, a może nie wszystko, wydaje mi się, że te kolczyki mu zostawię, ale ściągniemy z niego przede wszystkim makijaż, czyli ty masz to, jak ty inaczej bez niego wyglądasz, i ściągniemy z ciebie to ubranie. Zdecydowanie. I jeszcze to. Okej. Kurde. I te tatuaże mu zostawię i te blizny też mu zostawię, bo Viggo musi być Viggo, nie? Lecę do przerabiania. W beżowym looku i wiem, będziecie teraz zaskoczeni, że nie ubrałam go na czarno i w ogóle rokowo, bo ja zawsze tak ubieram wszystkich z nim. Ale chciałam zrobić coś innego. I stwierdziłam, że on bardzo pasuje mi do takiego piaskowego klimatu. W sensie przez te swoje długie włosy wyobraziłam sobie, że on by mógł chadzać nad plażą i te włosy mogłyby mu tak powiewać i on byłby taki, nie wiem, taki romantyk trochę, nie wiem, sobie te włosy za ucho zakładał i w ogóle i szum fal morza, oceanu, w ogóle inne pierdu, stąd też ma upięte włosy i ten kosmyk mu tutaj wystaje. Ubrałam go w ten kolor, ponieważ żaden inny właściwie jakoś dobrze mi na nim nie leżał oprócz czarnego, a nie chciałam robić po raz setny czarnego Sima. I słuchajcie, te buty mu totalnie nie pasują, ale ja w ogóle nie mam męskich butów ładnych. Chciałam, żeby był obwieszony tutaj, jeżeli chodzi o szyję, ale niestety on ma takie cycki, że nie dało rady żadnego sensownego naszyjnika tutaj oprócz tego z księżycem wrzucić. No i chciałam, żeby miał jeszcze błyskotki na rękach, więc ma błyskotki na rękach tutaj, taki w ogóle różaniec. O, ja to kocham. Znaczy to nie jest różaniec, no ale wiadomo, że to tak wygląda. No i pomyślałam sobie, że wygląda naprawdę całkiem spoko. No i odcinając te buty, bo jak mówię, one mi nie leżą. W sensie, może wy stwierdzicie, że jest okej, ale mi one nie leżą.
O nie, zrobiłam fajnie sobie, wszystkie detale wziąłam. O, może być w skarpetkach chodzić, nie? Przyszedł do kogoś, więc został w skarpetkach. W skarpetkach mi lepiej wygląda niż w tych butach. No ale myślę, że jest całkiem okej. Okay. Z tymi spodniami miałam jeszcze jedną rozkminę, właściwie dwie. Mianowicie rozkmina pod tytułem ten kolor, czy rozkmina pod tytułem ten kolor. Bo one też mi ładnie tutaj wyglądały. Ten, ten i ten. I właściwie nie wiem, no zdecydowałam się na ten, bo tak beżowy to ten look pomyślałam, że będzie. Ale z drugiej strony te mi tutaj chyba lepiej wyglądają. Nie wiem, nie umiem się zdecydować. Na razie zostawiamy go tak i niech tak też sobie będzie. Czyli moi drodzy, Frejka wygląda tak, Vigo wygląda tak. I wypadałoby teraz zrobić kogoś, na kogo pewnie najmocniej czekacie, czyli Nysanie. I lecimy z Nyśką. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Jest już skończona. Uwielbiam to mówić, bo to tak, wiecie, dwuznacznie brzmi mega. No poniekąd, jeśli chodzi o serię, to skończona. Ale jeśli chodzi o rozgrywkę tutaj naszą przy przebieraniu, to wiadomo, że chodzi tylko i wyłącznie o ubrania. Ona ma dwa zestawy. Pierwszy jest taki, a drugi zestaw jest taki. I możecie się trochę dziwić, czemu takie, bo pewnie większość z Was widziałaby ją w kwiatuszkowej, delikatnej, dziewczęcej, mega sukience. Ale wiecie, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że ja stwierdziłam, że to takie kwiatuszkowe, delikatne rzeczy, jakie mam, jak na przykład pewna sukienka, nie wiem, czy ja ją tu teraz znajdę, ale jest taka jedna bardzo ładna, którą mam i tak stwierdziłam, że to już by było mega oklepane, jakbym ją dawała. Starałam się wybierać coś z modów, które ostatnimi czasy pobrałam, tam w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy, żeby to w miarę było też takie świeże, a nie jakieś super stare CC. No, nie widzę jej teraz, kurczę. Jak szukam, to... Jak nie szukam, to jest, a jak szukam, to nie ma. No, kurde. No, w każdym razie staram się z tych takich nowszych. Pewnie dla niektórych z Was to wcale nie są nowe mody, już dawno je macie, ale ja się odnoszę tutaj właśnie do mojego pobierania, bo ostatnio byłam i tak sobie pomyślałam, że coś Wam podrzucę właśnie. No i jednym z tych rzeczy jest ta bluza i drugą z tych rzeczy jest to. Ale myślę, że to dalej jest bardzo takie nysaniowe. Też nie ma sensu z niej robić takiej, myślę, sierotki Marysi. W sensie to też nie byłoby po mojemu mega.
Myślę, że i tak wygląda całkiem spoko. Ma loczki tutaj. To są loczki, które ma Ivy, z tego co pamiętam. Do tego makijaż, który ściągnąłem z myślą o Ivy, ale taki delikatny dziewczęcy, myślę, że też do Insani pasuje. Spinki i delikatny błyszczyk. I tak ma w zestawie tym oraz tak ma w zestawie tym. Do tego są białe, długie kozaki. Po prostu mnie bardzo te kozaki pasują, ale chyba wolę ją właśnie w tym zestawie. Jakoś ten bardziej do mnie przemawia niż tamten. Zresztą to też pewnie zależy od koloru, więc jeszcze raz mamy nasz Vigo, mamy naszą Freję i przeciwstawną do Freji Nysanie. No ja zdecydowanie jestem team stylówki jak Freja. Także kończę i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapki i komentarze, jeżeli chcielibyście, żebym jeszcze coś takiego nagrał, dajcie znać. No bo w Albionie mamy troszkę postaci. Mamy przecież Sirdana, mamy przecież Arię. Ich też można byłoby jakoś wystylizować na współczesne rzeczy. Mogłoby być ciekawie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!